Dobry wieczór. Ja myślę, że mecz dwóch bardzo dobrych drużyn ligowych, które nie pierwszy raz grają taki mecz o stawkę. Zawsze tutaj trudno nam się grało, a wydaje mi się, że nawet dzisiaj zrobiliśmy więcej niż wiele razy wcześniej, kiedy może wyburzyliśmy stąd lepszy wynik. Aczkolwiek można pogratulować gospodarzom za zwycięstwo. Mieliśmy swoje sytuacje, bramkę straciliśmy tak, jak straciliśmy. Wydaje mi się, że nie można bardziej pechowo. Natomiast gdzieś tam na gorąco wydaje mi się, że ta sytuacja z początku drugiej połowy, kiedy widać było, że znów nabieramy tempa i dążymy ku wyrównaniu. Mieliśmy bardzo dobrą sytuację Dominika Nadzia i to był może i kluczowy moment, jeżeli chodzi o nasze szanse w tym meczu, żeby odwrócić losy tego spotkania. Także tak w skrócie. Znaczy, myślę, że można tak wymieniać, natomiast nie zastąpiłem tych zawodników juniorami. Zastąpiłem ich równie bardzo często grającymi zawodnikami. Myślę, że jeżeli obserwowaliśmy mecz z Pogonią, to też moglibyśmy dojść do pewnych wniosków dlaczego takie zmiany. Po prostu uznałem i uważam, że wyszliśmy bardzo, bardzo dobrym, bardzo optymalnym składem z pewnym planem na to, żeby zawodnicy wartościowi też mogli wejść z ławki i dodać jeszcze impetu i jakości. Zabrakło nam szczęścia w tej jednej sytuacji, kiedy straciliśmy bramkę. Niefortunnie, natomiast tak jak wszyscy zauważyliśmy, że pierwszą połowę mieliśmy problemy i tak dalej, że drużyna przeciwna zawsze miała przewagę tutaj. Między innymi te zmiany spowodowały, że tej przewagi nie było dzisiaj w pierwszej połowie. A cóż, później tak już omówiłem tą drugą połowę, gdzie i dlaczego nam się nie udało to już do końca odwrócić. Teoretycznie mamy swoje szanse, tak? I to nie powinny być małe szanse w momencie, kiedy wiemy, że Lech Poznań jest drużyną silną, wystarczająco silną, żeby zremisować swój mecz. Natomiast my musimy wygrać swój mecz, tak, żeby sobie dać szansę na Mistrzostwo Polski. Wydaje mi się, że pewne rzeczy w tej lidze wyglądają troszkę inaczej niż parę ładnych lat temu, więc z tego też względu wierzę, że po prostu będzie każdy grał tak na jego, na jego stać w ostatniej kolejce i wtedy dalej wszystko jest możliwe. Oczywiście, że drużyna z Gliwic ma największe szanse na to, żeby zdobyć mistrzostwo.